Nazywam się Leszek Szurkowski, jesteśmy w Wenecji, jednym z ulubionych miast, które namiętnie fotografuję. Każde miasto ma swój koloryt, faktury i specyficzne światło. Takimi miastami jest na przykład Wenecja, Paryż, Londyn, ale również Gdańsk i Kraków. Każde z tych miast może być sfotografowane w dowolny sposób. Wykorzystujmy nie tylko możliwości samego sprzętu, ale również naszą wiedzę o kolorze i naszą wiedzę o medium fotograficznym. Barwa jest ważnym czynnikiem działającym na naszą psychikę i postrzeganie przez nas otaczającej rzeczywistości. Bezpośrednio wpływa na odbiór przekazu wizualnego. Umiejętne posługiwanie się barwą, jej walorem i tonacją ma wpływ na efekt i odbiór naszych kolorowych zdjęć. W fotografii, w odróżnieniu od malarstwa, mamy ograniczone możliwości kontrolowania i wyboru koloru w naszych kompozycjach. W większości przypadków fotografujemy zastane kompozycje kolorów. Możemy jednak świadomie wybrać odpowiedni kadr i poprzez dobór punktu widzenia, kąta widzenia obiektywu i pory dnia stworzyć dobrą kompozycję barwną. Wybierając interesującą nas scenę, poczekajmy, aż pojawi się w niej nowy obiekt, który może być najmocniejszym punktem obrazu. Jeżeli zdarzy się, że w naszej scenie będą dominowały kolory harmoniczne, czyli położone obok siebie w kole barwnym, uzyskamy kompozycję harmonijną i spokojną. Fotografując scenę, w której dominują kolory dopełniające, czyli takie, które są położone po przeciwnej stronie koła barwnego, uzyskujemy kompozycję kontrastową, która może zburzyć harmonię obrazu, ale jednocześnie wzmocnić wszystkie kolory w niej występujące. W praktyce kolor nigdy nie występuje samodzielnie. Najczęściej jest zależny od koloru otaczającego przestrzeni, od niewidocznych najczęściej na zdjęciu ścian, nieba czy wody. Ich obecność może na przykład spowodować pojawienie się koloru fioletowego w cieniu fotografowanej sceny i na przykład obecność czerwonej ściany może spowodować lokalny koloryt części twarzy, cieplejszy niż pozostała część kompozycji. Fotografii na kolor zarejestrowany na zdjęciu mogą mieć wpływ parametry regulowane w aparacie, takie jak nasycenie i kontrast. Te parametry, jak i wiele innych, możemy regulować w programie do edycji obrazów fotograficznych. Istotnym czynnikiem wpływającym na ilość zarejestrowanej informacji o kolorze jest właściwy wybór przestrzeni barwnej. Powszechnie używana w internecie i praktyce amatorskiej przestrzeń barwna sRGB zawęża ilość informacji kolorystycznej o około 30% w stosunku do przestrzeni barwnej Adobe RGB. Ta przestrzeń barwna będzie używana w sytuacji, kiedy zdjęcie będzie dalej obrabiane i później wykorzystywane w sytuacjach wymagających pełnej kontroli jakości. Jesteśmy w miejscu, gdzie każdy dom jest pomalowany w innym kolorze. Ale to nie znaczy, że musimy to fotografować w pełnym słońcu w czasie dnia. Zakładając, że kolor jest kolorem lokalnym, warto spróbować takich zdjęć o porze przed zachodem słońca albo po zachodzie słońca. Wysoka czułość, nowoczesne aparaty, jasne obiektywy umożliwiają nam pracę nawet bez statywu w warunkach normalnie niefotograficznych.